Zobaczmy, co dzieje się, może. O, to jest do metra, gdzieś tam zaraz zejdziemy. O co chodzi? Samuel Beckbauer, a to Lenny. Już się boję pogadać z tym trolem. Dziwnie wygląda. Dziwnie mu z oczu patrzy. Okej. Okay. Przed tobą stoi ogromny troll. Ale to trochę przesadzone, stwierdzając, że on stoi. Jego ogromne, masywne ciało spoczywa na dwóch prostetycznych, a sztucznych nogach. To powiedzcie, to mechaniczne nogi ma. Popiera się również na tym, na okuli. Jednak ledwo otrzymuje ono jego ciało. Słychać, z każdym jego razem słychać ich trzeszczenie. Pomimo swoich disabilities, czyli swoich tych ułomności, tego, że nie ma nóg, jego spojrzenie jest bardzo bystre. Znam cię. Jestem tu nowy. Nowy w Gryzbozor. Słyszałem, że Monika ma w swojej stajni świeże mięsko. No tak, jestem kapitan przy okazji. Miło poznać, kapitanie. Nazywam się Alexi Leni. Czy powinienem zapamiętać to imię? Czy zapamiętać, znać to imię? Nie, raczej nie. Tak po prostu. Coś powinieneś wiedzieć o Monice. Co się stało podczas ostatniej akcji? Skąd wiesz? Masz to wypisane na twarzy. Takie miałem przeżycie. Monika zawsze wychodzi pogadać z wszystkimi, napić się, a spóźnia się. Teraz się spóźnia. A na jej miejsce pojawiasz się ty. Jest albo poważnie ranna, albo martwa. Które w końcu? Martwa. Troll kiwa głową. Taki, powiedzcie co, zasmucony tą informacją, przygnieciony taki troszeczkę. Wypuszcza oddech i słychać trzeszczenie takiego kończyn. A to szkoda. Była cholernie dobrym runnerem, czyli tym, wiecie, takim łowcą nagród. I dobrym przyjacielem. Zostawię cię na razie. Okej. Okay. Kurwa, łażę po mieście i rozpowiadam ludziom. Plotkarz za mnie, taki jestem, jak nie wiem. Muszę zostać. Dobra, pogadajmy następnym. Koleś, trzeba pozwiedzać troszeczkę. Co to koleś? Ork jakiś? Nie, elf. Co to jest? Ork, elf? Ork chyba. Na odgłos twoich kroków... Tak, ork odwraca się. Ma poważne oblicze, znaczy minę, ale z jego oczu bije dobroć. Witaj, człowieku. Jak widzisz, jestem w trakcie rozmowy ze swoim asystentem. Jego pracownik milczy, ale ogień w jego oczach bije wrogością. Samuel spogląda na nią i wygląda to, że rozumie, że dotarło do niej. Ogień w jej oczach przygasa. Nie można być niegościnnym ani nieuprzejmym. Co mogę dla ciebie zrobić? Podsłyszałem, że prowadzisz jakąś działalność charytatywną? Kiwa głową. Tak, to niewiele, ale robimy co możemy. Na przykład? Podaj mi na przykład, co robicie. Powiedz mi. Odchrząkuje i zaczyna wyliczać na palcach. To więc przez ostatnie kilka lat udało mi się stworzyć schronisko dla bezdomnych, żeby mogli teraz spać, dostają zupę, kiedy są głodni, i postawiliśmy też bibliotekę, tak żeby ludzie mogli czytać, polepszać swoje umiejętności. To wiem, to niewiele, ale to zawsze początek. To dobry początek, Samuelu. Nie bądź ciebie taki ostry. Są limity nawet dla jednego człowieka, nawet dla zdesperowanego człowieka. Do tego co można zrobić. To prawda. Kiwa głową. No szczęście nasi opiekunowie, którym pomogliśmy przez lata, powracają, żeby pomóc mi. W tej chwili mam 15 pracowników, orki i trole, które przyszły z kursu baru, pracując dla mnie, pomagają mi w dostarczaniu zupy, pracują w bibliotece i wykonują
setki małych rzeczy każdego dnia, które taka organizacja jak moja musi się spierać, który musi robić. Te niesamowite indywidua są dowodem tego, że warto robić to, co robię. Są inspiracją do tego, by kontynuować pracę. Jego asystentka gapi się na niego. Widać, że po jej języku ciała widać, że jest jej idolem. Ten facet jest jej idolem. Teraz, jeżeli masz inne pytania, nie? Jeżeli nie, to życzę ci miłego dnia. Nie chcę być nieuprzejmy, ale mamy wiele ważnych rzeczy i mało czasu. Powiedziałeś, że masz 15 orków i troli. To znaczy, że nie masz innych ras w swojej organizacji? Rasista? To spore uproszczenie, ale tak. Wszyscy moi pomocnicy to członkowie rasy goblinoidów. Przyjmuję też innych, ale... nie, czekajcie. To prawda, przyjęli moją pomoc. Przedtem byli złodziejami, gangsterami i deadbeaters, czyli takimi jakimiś kolesiami, tukami, tym, którzy napadają na ludzi. A to nie znaczy, że to źli ludzie, tylko dlatego, że należą do rasy goblinidów, wszyscy się ich boją. I są odtrąceni ze społeczeństwa, które nas nienawidzi. Zgadza się, przyjąłem goblinoidów, ponieważ społeczeństwem rządzą mainstreamowi ludzie, którzy uczynili ciężkim dla ludzi, dla goblinoidów, życie cięższym dla goblinoidów. Orki, trolle, kosa bazaru zasługują na miejsce do pracy i zasługują, by być traktowani z szacunkiem i godnością. To powiedziawszy, moje usługi otwarte są dla wszystkich. Nie odrzuciłbym pomocy nawet od człowieka, czy od kogoś innego, każdego członka innej rasy. Nasze drzwi są otwarte. Czy to nie jest najważniejsze? Używałeś ci, jak powiedziałeś, nawet ludzie są... Cię go wkurwimy. Proszę, przyjacielu, potrząsa głową. Nie róbmy z tego czegoś, nie róbmy problemu, kiedy go nie ma. Kim ty jesteś, żeby kłócić się z Samuelem? Co zrobiłeś takiego za bazaru? Nie możemy się o to kłócić. Kiwa do ciebie. Jestem pewien, że masz serce we właściwym miejscu. Proszę, jeżeli masz jeszcze jakieś pytania... mam wiele, tak, jest, spieszy mi się, dobra. Dobra, to wszystko. się zdenerwował. Dobra. Co my tu mamy? Możemy jeszcze zejść tutaj. Albo możemy sobie jeszcze pogadać. O! Tutaj zajrzymy. Tu nas jeszcze nie było. Matli Holy. Zajrzymy tutaj za ściankę. Za ścianek. Co my tu mamy? Jakieś blokowisko. Ile rzeczy. Z tą laską zapomniałem zagadać. Czekać, tu mamy jeszcze jeden jakiś sklepik, jakiś coś i tu jest jakiś David. Dobra. Przyjrzyjmy sobie to wszystko, co się tu dzieje. Pogadajmy z nim najpierw. Tu. Jak ty się nazywasz? Matli Holly, okej. Okay. No, to jest laska. Krasnoludzki sprzedawca technologii spogląda na ciebie błyszczącym okiem. Takim odbitym poświaty w oczach. Mówić ciężkim, niebieskim akcentem. No tego już nie będę mógł wam odegrać, nie umiem robić niebieskiego akcentu. Witaj w Data Heaven, czy mogę pomóc? Czy możesz pomóc? Coś egzotycznego masz? Pokaż mi, co nosisz. Mam wszystko i zawsze. Potrzebujesz nowego deka? Nowego programu może? Jestem dziewczyną, do której chcę, z którą chcesz gadać. Potrzebujesz nowy sprzęt? Może masz zapotrzebowanie na dronę albo dwie? Zobacz, co masz. Cyk, 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 cyk. Proszę, pamiętać drony? Matrix, konwe. Armor 2. Cyberdyski, drony, outfit. Dobra, nic tu nie ma. Czekajcie, ja zastanowiłem się, pancerz, czy ja mam jakiś pancerz? Mam jakiś pancerz. Armor 1. Okej. Okay. I pancerz? Nie bardzo. Dobra,
Przejrzymy tutaj, co się jeszcze dzieje. Tam jest jeszcze ta laska i ten koleś. Dobra, pójdźmy najpierw do laski. Zobaczymy, o co jej chodzi w życiu. A tu jest za 7 metra, ciekawe czemu. Zobaczymy teraz. To jest ta laseczka, co ona tutaj robi w swoim życiu, o co jej chodzi. Tip de... zapłacić tej tancerce? Nie, no odejdziemy, nie będziemy jej płacić. Jak będziemy więcej kasy mała, to ci zapłacimy, na razie nie ma czasu. Czasu ani kas nie mam. Gdzie tutaj wejść? O, tu jest sklep jeszcze jeden. Może zejdziemy do metra najpierw. Co tam się dzieje w metrze? O. Spodziewałem się czegoś innego. Nie mogę tu wejść? Psst. Łe? Dziwne. No dobra. Odczekajcie, tam było też wejście do metra, tam u góry. Koło tego orka głupiego. Chodźmy tam. Co? W samym miejscu jestem? Czy po drugiej stronie chyba? Psss. Kapsdurna bzdura. Dobra, cokolwiek. Dobra, idziemy tutaj. Tutaj, gdzie było to tutaj wejście, to. Mamy jeszcze tu i tu do pogadania i mamy cały dzień zrobioną i wchodzimy do kwestowego tego. Dobra. David! Hello, David! David! Spary, wielki, okrągły oczu. Wygląda tak na ciebie z pod kaptura, znaczy z tego, z podzimowego płaszczu. Kaptura, tak. Po kaptura, ale widzę, że tutaj na obrazku nie ma kaptura. Czy ma? Nie wiem. Pojawia się uśmiech. Rozpoznajesz Davida, jednego z kursa bazaru, dzieciaków kursa baru. Jak zgadłeś to miejsce? Jest to. Jest nastolatkiem, tak? Ciężko powiedzieć, czy ten, to jest jego uśmiech, czy to jest jego twarz, taka normalny wyraz twarzy. Pojawiał się z Moniką na różnych akcjach od czasu do czasu, biegając za nią jak zagubione szczenie. Ona zdawała się zawsze mieć dla niego soft spot, czyli takie miejsce, takie jak gdyby powiecie co. Słabe serce, miała miejsce w sercu dla niego po prostu, lubiła go z niewiadomego powodu. Co on, w czym on żyje? Jakoś płachtem, jakieś przyczepy tu ma koleś. Dobra. Ahoj, kapitanie. Widziałeś gdzieś Monikę? Wszędzie jej szukam. Nie żyje. Chłopak mruga, patrzy na ciebie z pustym wyrazem twarzy. To było szybkie, odeszła, to było straszne, krew wszędzie. Przykro mi, mały. To wszystkich nas to czeka. No. Słuchaj, myślę, że chcę pobyć sam. Dobra. Nie ma to jak być posłannikiem dobrych wieści. Ludzi zajmuje. Dobra, zajrzyjmy tutaj. Co my tu mamy? A, to mam jakieś magię, pewnie. Ja nie chcę magii. Chociaż? Co ty tu masz? Laseczka, co ty masz? Jest to dziwnego w tej młodej elfce za ladą. Aż zapiera ci dech w piersi. Jest wspaniała, jest cudowna, aż... Ciężko dawać o niej wzrok, ale jej uroda jest coś dziwnego w niej. Jej oczy są wielkie i niemożliwie zielone. I wygląda to, że jej tęczówki są jakby ze tego złota. Witam, Father Hans. Może ci w czymś pomóc? Willpower 4. O nie! Mindfuck. Uśmiecha się do ciebie i zagląda ci głęboko w oczy. Czujesz uczucie lekkości i uczucie, jakbyś się unosił gdzieś w ciepłym, spokojnym oceanie. Kurtyna. Jak? Co? Korent, czyli ten prąd.
spokojny prąd, czyli tego oceanu, tak? Jak gdyby popycha cię bliżej, bliżej niej. I widzisz, że jej tęczówki, to jej złoto w oczach zaczyna się poruszać. Nie mamy ci cztery siły woli, więc nie możemy ci oprzeć. Zaraz nas rozbierze do gołej dupy i wyśle z gołą dupą na ulicę. Zabierze nam broń, pieniądze, wszystko nam zabierze. Fuck, dlaczego ja tu wchodziłem? Why? Złote odblaski elfich oczu zaczynają migotać. Jest to wręcz mesmerizm, czyli takie powietrze hipnotyczne, ciężko oderwać od tego wzrok. W jednej chwili eksploduje światłem. Teraz dziewczyna jest przytana całą twoją, cały twój wzrok, tylko ją możesz widzieć. Masz wrażenie, jakbyś tonął w zupełnie obcym morzu, oceanie. Kalejdoskop, widzisz kalejdoskop. Dobra, no, zatrać. Lose yourself. Fucking sweet. Bosko. Jesteś zagubiony. Cały świat został zsypany w vortex. Wir zieleni i złota. Nie wiem, co się tam dzieje. Tak, jakaś dziwna siła. Wszystko stanie się tam. Dobra, już po mnie. O, koleś się odwrócił. Widzicie, ten się koleś odwrócił do nas. Powoli boleśnie zaczyna wracać do rzeczywistości. Właściciel sklepu Alejandrun spogląda na ciebie z góry z wyrazem zmartwienia na twarzy. Absterin, ta dziewczyna, stoi nad tobą zakłopotana. O, znacie go? Pamiętacie go? Witam z powrotem, przyjacielu. Wyciąga rękę, podnosząc je tak do góry. To się stało. To moja wina, przepraszam. Czasami, kiedy tak sobie marzę i wyobrażam coś, potrafię ze sobą zabrać innych. O, bosko. To nie było specjalne. Nic się nie stało, prawda? Wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku. Teraz wybaczcie, postanę sobie chwilę w rogu, żeby schować oddech. Odsuń się ode mnie, Elfie. Nie, dobra. Nic się nie stało. Spierdalam stąd, kurwa, jeszcze mi wyruchają w Pulp Fiction. I film z tego zrobią. Fuck you, Elfy. Dobra. Wszystko zwiedzone, to chyba tyle. Dobra, wchodzimy tutaj do tego miejsca. Co się tutaj oddziewa, dzieje, staje? Cafe Days, to jest nasz koleś, nasz ziomuś. Co to jest? Jan Goldschmidt. A to jest Altu. To jest nasz koleś. Pogadajmy może z tym kolesiem najpierw. I za przyjacielu. Głos dochodzący do ciebie pochodzi z mężczyzny. Jest taki sam jak mężczyzna na krześle. Głęboki, przypominający ryk, ociekający w... co? Ociekający w mirc, radość chyba jakoś taka, nie wiem, nie jestem pewien. Taki radosny chyba po prostu. Taki jak on jest. Dobry dzień na sykawkę, nie? Nie. Tak, z pewnością jest piękny. O, jest nasz gentleman, jest Altum Burghazi. Z tyłu stołu sklepu odzywa się właściciel sklepu, przerywając waszą rozmowę. Zwracaj uwagi na głupca na krześle. Ryczy tutaj jak straumatyzowany walrus. Nie wiem, co to jest. Jakiś pewnie zwierzak. Pływając w swoim własnym płocie. Facet za barem spogląda na Goldsmitha, znaczy na tego kolesia, który tak się na nas darł. I jego górna waga wykrzywa się w znaku takiego, wiecie, z niesmaczenia. Toleruję go tylko dlatego, że wypija całe wiadra swojej kawy. Najwyraźniej ten drwina właściciela sklepu nie obraziła Goldsmitha, ale jeszcze go rozśmieszyła. Haha, ale to mój przyjacielu. Tu język jest ostry jak brzytwa, umysł szybki jak komputer. Półkłony dla ciebie.
Czy mógłbyś teraz się zamknąć? Czy mógłbyś? I znowu nam przerywa. Ponownie właściciel sklepu wtrąca się. Ukłonić mi się? Najpierw musiałbyś wstać z krzesła. Właściciel sklepu klaska w dłonie. Kładąc je na tym, na piersi. Zaraz zawołam drużynę młodych, silnych ludzi oraz jakiegoś byka, żeby pomógł im w tym zadaniu. Z odrobiną szczęścia uda im się tego dokonać przed jutrzejszym dniem. Goldschmidt uśmiecha się do ciebie. Dosyć tego planiny. Przyszedłeś do mnie z powodu, jakiegoś powodu, tak? Powiedz mi, co ja Goldschmidt może ciebie zrobić? Nic, skończyliśmy. Do następnego razu. Dobra. Żałuję, że z tobą pogadałem, cokolwiek. Koleś. Facet za barem ogląda ciebie, nie patrzy, spogląda za to na psa, który podąża za tobą. Dante, chodź ty piesku, zaraz dam ci wody. I może kawę dla właściciela? Dla twojego pana? Przyjaciela tutaj? Przysłała mi Amzel. Okej, wypełniliśmy cel. Co my teraz mamy, powiem nam? Okej. Kiedy słyszy imię Amzela, Turek obniża głos i jego akcent staje się bardziej. Zmienia się jego akcent, jego oczy nagle przybierają. Takie są się widzące, czyli wie o co chodzi, jak gdyby już nie udaje głupa. A, bardzo dobrze. Proszę powiedzieć panu Amzelowi, że będę ucieszony z jego współpracy. Jeżeli chciałby zrobić więcej pracy cateringowej, będę zawsze mógł z chęcią pomóc. Będę mógł zawsze mu pomóc. Catering, tak? Tak się teraz nazywa. Dobra, słyszałem, że przygotowujesz specjalne menu dla naszego, dla pana Wintersa. Chciałbym o nim usłyszeć. A, tak, oczywiście, o wszechwiedzący. Kami, chodź tutaj. Młoda kobieta wchodzi z tylnego pokoju. Żuje gumę tak głośno, że przebija się przez ogół z kawiarni. Okej, dobra. Kami. Dobrze, wujku, już idę. Kamień oferuje ci nieśmiały uśmiech i mlaśnięcie gumą. I wraca z powrotem do pokoju, z którego się pojawiła. Moja dziewczyna, Kami. Zamierzasz. Co? Aha. Moja dziewczyna, Kami, właśnie kontaktuje się z kucharzem. Zajmie to chwilę czasu. Mój kucharz to bardzo zajęty człowiek. Może kiedy czekamy? Zastanawiam się, czy mógłbyś zrobić coś dla mnie? Załatwić małą sprawę. Wręcz boskę. Nie chciałem cię kłopotać. Jestem wręcz zakłopotany, że muszę cię pytać, ale docenimy twoją pomoc. To za boska. Jego głos się zniża do szeptu. Sprawa jest prosta. Nawet to nie będzie złe wyzwanie. Widzisz, że zainstalowałem kilka posuchów w berlińskiej sieci Optic Network, czyli ta internetowa chyba. Jako, rozumiesz, część mojego obowiązku. Podsłuchy, te moje nadajniki zapewniają mi dostęp do sieci Kresobaru. Ale trzeba ja do nich doglądać, jak to się mówi, żeby upewnić się, że mają swoją autonomię. Trzeba je co kilka dni zresetować. Po prostu odwiedź każdy z nich i zresetuj. Dobra, brzmi prosto. Tak, prosto robię to. Czasochłonno, ale trochę tedious, czyli taka, wiecie, nieprzyjemna, ale prosta. Tak, zresztą te podsłuchy i wróć do mnie, kiedy skończysz. Są trzy prościane po okolicy. Pierwszy z nich jest tu na zewnątrz, w pudełku. Żółte pudełku. Wróć do mnie, kiedy skończę. Powinien mieć twoje informacje. Dobra, dostaliśmy questa, kościka pobocznego.
Tutaj, aha, takie coś. No dobra. Jest, 1/3, gdzie kolejny? Gdzie kolejny może być? Czekajcie, szukamy. Szukaj. Może w metrze? Nie? No to nie. Nie wiem, po co są metry w ogóle, dziwny jest ten poziom. Słyszymy tu, nie. Chodźcie, tu przebiegniemy. Szybciochem. Nie, nic nie ma. O, okej, tu jest następny, widzicie, koło tego szpitala. Dzisiaj można wszczepiać. Cyk. I trzeci, gdzie jest teraz trzeci? Pewnie będzie gdzieś tam. Ha, trzeci jest koło posągu, widzicie, tu gdzie była ta budka. Tu jest trzeci. Pyk. Okej. Okay. Return to alt, okej. Okay. Kiedy resetujesz data, te podsłuchy, zauważasz, że ktoś założył taśmę. O, i mały ten odbiornik domowej roboty. Przysłuchamy się temu. Ciężko to się słyszeć przez odgłos maszynerii i ulicy, ale po chwili udaje ci się wyłowić dwa głosy. Jeden to nosowy głos kobiety, drugi to ciężki głos. Jaki mężczyzna? Dobra. Kobieta. Właśnie słyszałam, Monika. Trzeba potwierdzić. Dobrze dla nas. Słuchaj dalej. Coś zagłusza konwejer, czy jakiś ten. Coś zagłusza na tą rozmowę i chwilę później już się wstaje. Jaki powinien być następny step, następny krok? Czekaj. Nie powinniśmy jeszcze wykonać żadnego ruchu. Musimy być cierpliwi. Zobaczymy, kto wyjdzie. Może być ktoś więcej. Może o mnie mówią. Może nie. Więcej tych. Słuchaj, belts, czyli takie conveyor belts. Są jakieś maszynownie, jakieś takie te pasy poruszające się, jak w jakiejś fabryce. Słyszę głosy ciężkiej maszynerii. Słuchaj, dalej. Co? A jakiś wehikuł, słuchaj, od jakiegoś startującego pojazdu, czy który zagłusza wszystko inne. Słuchamy dalej. Słuchaj, odgłos dzwonienia, jakby telefon. Słuchasz odgłos zamieniających się drzwi, odgłos maszynerii, zciszony i jakieś grzechotanie plastiku. Kobieta z nosowym głosem odzywa się mownie. Guten Tag, w czym mogę pomóc? Cisza. Jej ton głosu zmienia się. Słyszałam, cisza. Tak, już wie. Powiedziałem mu, żeby nic jeszcze nie robił. Cisza. Co myślisz, że jestem głupia? Rada musi się ponownie spotkać. Cisza. Zebranie wszystkich w jednym pokoju będzie trudne. Ale przekonanie ich do naszego celu będzie jeszcze trudniejsze. Z mojego punktu widzenia Kreuz Passar był tylko stabilny z jej powodu. Jeżeli jej nie ma, jeżeli teraz nie ma, cóż, zobaczymy, prawda? Cisza. Ja, tak, wiem. Czasami po prostu rzeczy zwalniają w flaksie, znaczy w tym, wiecie, flaks, czyli w tym takim stanie płynności. Ponownie słyszę ten sam odgłos i maszyneria zagłusza wszystko. Już nic nie może zrozumieć. Odejdź. No proszę. Czyli ktoś się ucieszył ze śmierci Moniki. Niedobrze. Niedobrze. Zaraz będę musiał go przedstawić mojemu kałachowi. Jak tylko go spotkam. Wracamy. Jo. Dobra. Co tam powiesz? Koleś, co tam powiesz? Mężczyzna za barem
Czy to, wiecie, za barem, no wiecie, za tym, sprzedającą się zna. Witam cię uśmiechem. I otwartą postawą, klasyczną dla wszystkich Turków. Witam, witam w Burgazaj. Jak może Burgazaj pomóc ci dzisiaj? Chcesz może kubeczek kawy? No, dokończyłem twoją małą błahostkę. Dobra, bardzo dobrze. Były jakieś trudności? Trudności nie, ale jeden z twoich, tak, z twoich tych podsłuchów był modyfikowany. Ktoś go używał jako swojego podsłuchu. Używał go na własny użytek. Śmieje się. Śmieje się głośno. Ależ oczywiście, że szpiegowali. To jest Berlin, mój przyjacielu. Flaksie, czyli w tym płynnym stanie, tak? Wszyscy wszystkich szpiegują. Jak tu kogoś szpiegować? Musisz wiedzieć, kto jest u władzy i kto następny będzie, kto mu tą władzę chce odebrać. Jeżeli zamierzasz zostać, lepiej do tego przywyknij. Kto wchodzi do tureckiej łaźni, musi się spocić, tak jak mówił mój wujek. Okej. Okay. Tak czy inaczej, wyślę tam kogoś, żeby to sprawdził. Jeszcze jedno. I ta rozmowa mogła być ważna. Jego oczy nie... Wygląda na rozbawionego, tak? O, proszę, powiedz mi, co usłyszałeś podczas tej swojej rozmowy? Ciężko zrozumieć, ale kobieta z takim nasowym głosem, ja rozmawiałam z mężczyzną o wysokim tym, piszczącym głosie. Cieszyli się, wyglądali na zadowolonych, że Monika zniknęła. Turek poważnieje. W Berlinie wieści roznoszą się szybko. Ta dwójka jest mi znajoma. Czy było coś więcej? Kobieta zadzwoniła i mówiła coś o jakiejś radzie, spotkaniu z radą i że coś zrobią, wykonają jakiś ruch. Było w tle, schodziło ciężką maszynerię. Kiwa głową ponury. Tak, kiwa głową. To doskonale, że zdobyłeś tą informację. Chociaż to nie jest dla mnie zaskoczenie. Wyślij jednak ze swoich ludzi, żeby był na tym spotkaniu rady. Dobra. Informuj mnie na bieżąco. Skoro mam to już za sobą, wróćmy do interesu. Odwraca się i rapid fire, czyli bardzo szybkim tym tureckim, po turecku szybko mówi do tej dziewczyny żującej gumę, żeby przyszła i stanęła za niego wiecie za czym, za barem. A to menu dla pana Amsela, wujku. Kami podaje ci papiery, a w środku jest jakiś ten czytnik pamięci. Jakaś karta pamięci z informacjami. Jakiś ten cyfrowy ten przenośnik danych. Proszę, przekaż mu wyrazy z szacunku. Śmierć Moniki była dla niego bardzo ciężka. Burgzaj kiwa Monikom. Kami głową i. I co? A szybko wyganią z pokoju. Odsuwają z pokoju. Kiedy odchodzi, wraca do ciebie. Przyjmij moje kondolencje również. Monika była częścią naszej wspólnoty, ważną częścią naszej wspólnoty. I byłam bliska. Niewielu wie, jak ważna. Okej, okay, mamy ten. Wracamy. Dobra. Telmemorystik. Mamy naszą kartę pamięci. Wracamy do Amsela za chwilę. Okej. Okay. Ten chip pamięci, który da memory stick, czyli ten pamięci, ten czytnik pamięci, tak? Czytnik pamięci, który przekazała ci Kami, powinien zawierać wszystkie informacje, które interesowałyby pana Amsela odnośnie naszego szefa, naszego kucharza, tak?
Słucha. Czyli wszystkie o tym mamy, o tym naszym polityku pseudoaktywiście. Teraz pamiętacie z poprzedniego odcinka, dlaczego szukam tej informacji. Gdybyś chciał robić się ze mną interesy, w przyszłości wiesz, gdzie by znaleźć miłego dnia. Okej. W porządku, Turku. Wynosimy się stąd. Mamy wszystko, co trzeba. Możemy kontynuować nasze śledztwo. Przeżyć informacje, dowiedzieć się. I w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Ja się żegnam. Zapraszam na więcej. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Ten długi odcinek. Och, kurczę, jutro nawet za długi. Co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Wpadnijcie tu jeszcze. Ja się nigdzie nie wybieram. Na razie. Cześć. Aha, pamiętajcie, zawsze możecie subskrybować. Wtedy nie przegapicie kolejnego odcinka. No i komentarze. Zawsze komentarze są mile widziane. Wszelakie oceny. Oceńcie ten filmik. Żeby wiedzieć, czy wam się podoba, czy też nie. A jeżeli wam się nie podoba, to powiedzcie, co można zmienić. O, jakieś zebranie. Okej, będzie się działo. To tyle. Hej.